Dzień dobry, witam Państwa na naszym kanale. Dzisiaj jesteśmy u dr Magdaleny Kędzi w Aesthetic Med Kędzia w Toruniu. Dzisiejszy wywiad będzie poświęcony pracy lekarza od strony zaplecza. Popytamy się o to, jak Pani doktor się promuje, jak funkcjonuje i od jakiego czasu jest na rynku. Przypominam, że wywiad jest w ramach cyklu spotkań z ekspertami Akademia Biznesu Lekarza. Dzisiejszym gościem jest dr Magdalena Kędzia, ekspert medycyny estetycznej. Magdo, czy mogłabyś opowiedzieć o tym, kim jesteś i czym się zajmujesz? Jestem anestezjologiem i to jest moja pierwotna i wyjściowa specjalizacja. Natomiast od lat 15-16 nie dyżuruję, nie pracuję w szpitalu. Najpierw pracowałam w prywatnym szpitalu jako anestezjolog. Tam również połknęłam bakcyla medycyny estetycznej. No i od 12 lat zajmuję się medycyną estetyczną. Od 2,5 roku wydzieliłam się z tamtej placówki i pracuję samodzielnie. Tak naprawdę gabinet swój, tylko swój, posiadam mniej więcej od pół roku. I tego bakcyla chciałbym się uchwycić. I jak to się stało, że zajmujesz się medycyną estetyczną już od 12 lat? Powiedzmy, że był to taki głos rozsądku w moim życiu, ponieważ w mojej poprzedniej pracy, gdzie zajmowałam się głównie anestezją, byłam niewykorzystana stuprocentowo. W związku z tym moi szefowie wpadli na pomysł, że jestem kobietą, jestem kontaktowa, umiem się dogadać z dziewczynami. W związku z tym skończę podyplomową szkołę medycyny estetycznej i będę się zajmować medycyną estetyczną. No i się stało niestety tak, że w miarę trwania tej przygody medycyna estetyczna pochłaniała mnie coraz bardziej, coraz mniej czasu i chęci miałam na anestezję, chociaż absolutnie nie zrezygnowałam, do tej pory znieczulam. Natomiast gro moich zainteresowań i gro mojego czasu pochłania w tej chwili medycyna estetyczna. Decyzja o tym, aby rozpocząć pracę we własnym gabinecie, wymaga dużo odwagi, prawda? I chciałem się zapytać o to, jak to się stało, że pracujesz we własnym gabinecie? No, w pewnym momencie człowiek dochodzi do takiego etapu w życiu, że należy określić, w którym kierunku chciałby iść naprawdę. I określić, ile czasu chce spędzać w pracy, ile czasu chce spędzać w domu i jakoś rozgraniczyć sobie to wszystko. Ja uznałam, że praca pod własną marką, pod własnym szyldem i we własnym gabinecie da mi przede wszystkim wolność. Da mi wolność wyboru, ile czasu spędzam w pracy, z kim współpracuję, jakich mam pacjentów, ile czasu poświęcam reszcie życia, kiedy odpoczywam. Teraz tak naprawdę tylko ja decyduję o tym, kiedy i jak pracuję, jak spędzam święta, a kiedyś były to rzeczy, które musiałam uzależniać od dużej ilości innych osób. No powiem tak, pracując sama, tak naprawdę też jestem ciągle w pracy, tak? Natomiast mogę sobie wydzielić te strefy komfortu i myślę, że tak mi się lepiej i łatwiej żyje. No tak, podjęcie decyzji o tym, żeby otworzyć własny gabinet, wymaga odwagi. Potrzebne są do tego dwa elementy. Musimy mieć jakby własne miejsce, czas, to jest stosunkowo łatwe, ale drugim niezbędnym elementem są pacjenci. I tutaj moje pytanie, w jaki sposób pozyskujesz pacjentów? Pacjenci trafiają do mnie z kilku źródeł. Trafiają do mnie przede wszystkim z mediów społecznościowych, które trzeba docenić tutaj w tym momencie. Trzeba zwrócić uwagę, że one istnieją i trzeba im poświęcić czas i energię. Współpracuję z firmą, która prowadzi mi Facebooka, z Wami. Natomiast Instagrama prowadzę sama, on jest taki trochę bardziej mój, taki, no nie wiem, no chyba trochę więcej w nim moich życiowych przemyśleń też i więcej takich prywatnych postów. Mam również swoje konto na profilu Znany Lekarz, gdzie mam rejestrację zewnętrzną, która daje mi również możliwość opisywania pacjentów, lokowania tam zdjęć i uważam, że no nie jest to idealny produkt, ale jest wystarczająco dobry na moim etapie rozwoju. No plus coraz mniej, ale jednak działa cały czas marketing szeptany, czyli pacjenci się sobie nawzajem polecają i część pacjentów również przychodzi z marketingu szeptanego. Okej, czyli takie cztery główne źródła. Tak, cztery główne źródła. Okej.
I teraz wchodząc na rynek jako swoja marka, czy to było robione jakby jednorazowo, całościowo, czy jakoś ten proces podzieliłaś? No powiem tak, ja to swoją decyzję podjęłam dość gwałtownie, o czym wiesz. W związku z tym u mnie to się działo tak wielokierunkowo i właściwie naraz, tak? Czyli tworzyliśmy logo, tworzyliśmy markę, bo ja w momencie naszego spotkania nie wiedziałam o brandingu nic. No w miarę jakby przebywania z wami również ja się sama uczę i sama szkolę, bo chcę robić jak najlepiej i wiedzieć o tym jak najwięcej. Natomiast można to oczywiście sobie podzielić na etapy i robić to powoli. Można sobie to rozpisać jak biznesplan, aczkolwiek ja uważam, że nasza metoda, gdzie zrobiliśmy wszystko naraz, czyli od logo, poprzez stronę, poprzez media społecznościowe, też jest skuteczna. Trzeba oczywiście się troszkę spiąć, ale jest to możliwe i myślę, że zaoszczędza dużo czasu. Tutaj może zapytamy o to, kiedy są najbliższe terminy na wizytę? W drugiej połowie marca. Czyli najbliższe wizyty za 6 tygodni. Czy warto zatem dalej się promować, skoro masz wypełniony grafik, trzeba czekać aż 6 tygodni na wizytę i masz aż 4 źródła pozyskiwania pacjentów? Może by i byli, natomiast ja uważam, że ten, kto nie idzie do przodu, ten się cofa. I uważam, poza tym żyjemy w takich czasach, gdzie pojawia się dużo nowych rzeczy. Otwierają się nowe placówki, więc cały czas uważam, że tą uwagę pacjenta należy w jakiś sposób skupiać na sobie i cały czas coś robić, szukać nowych rozwiązań i gdzieś się tam pojawiać, bo oni żyją w świecie instant i zapomną o nas. Okej, czy zatem jesteś w stanie określić, ile czasu, nie wiem, dziennie, tygodniowo, miesięcznie poświęcasz na przygotowanie materiałów marketingowych? Nie potrafię określić ram czasowych, ponieważ ja to robię tak naprawdę w międzyczasie, czyli jak mam przerwę pomiędzy pacjentami, to i pomysł, bo też jakby z wizyt pacjentów i z tego, czego oni pragną, jakie pytania mają, zradzają się moje posty, zradzają się moje relacje, więc to jest jakby tak dokonywane na bieżąco. Czasem jak mam chwilę wolnego wieczorem, to staram się na przykład usiąść do Instagrama i kilka postów sobie napisać albo zaplanować. Je tam można spokojnie schować i jak nie mamy pomysłów, to odłowić z tego woreczka. Więc też tak robię. Powiem tak, odkąd prowadzę również relacje na Instagramie, to jest to czasochłonne, tak? Natomiast uważam, że wynika to częściowo z tego, że ja już nie do końca umiem się w tym poruszać w sposób płynny. Nie mam tych swoich schematów, logo, więc zajmuje mi to trochę czasu, ale myślę, że jak się nauczę, to będzie to tak po prostu pomiędzy. No to jest szczególny dzień, to jest dzień, kiedy do mnie przyjeżdżacie i no i wtedy robimy to razem, jest to dzień zarezerwowany tylko i wyłącznie na sesję reklamową, na zdjęcia. Ja się do niego też w sposób szczególny przygotowuję, czyli idę do mojej ulubionej kosmetyczki, która mnie maluje i staram się, żeby to wszystko było spójne i żeby to się ładnie nam układało w całość. Jeżeli jesteśmy w takiej sytuacji jak teraz, że nagrywamy ten materiał albo wykonujesz zabiegi na swoich pacjentach, to w jaki sposób pacjenci się z Tobą kontaktują? W jaki sposób mogą umówić się na wizytę, ustalić termin, ewentualnie zmienić ten termin? Znaczy moi pacjenci stali wiedzą, że taką szybką metodą kontaktu ze mną jest SMS albo informacja na Messengerze, bo rzeczywiście jest się do mnie bardzo ciężko dodzwonić. Zresztą wiedzą doskonale, że jak pracuję na przykład nie tylko teraz dzisiaj z Wami, ale jak robię zabiegi, ja również telefonu nie odbieram. Mam pocztę na znanym lekarzu, gdzie jakby odsyła, znaczy ta poczta odsyła pacjentów na portal Znany Lekarz, gdzie mogą się zarejestrować samodzielnie. Natomiast ja tą wiadomość jakby nagrałam sama i na tej wiadomości jest również informacja, że gdyby termin był niedogodny, to pacjent może do mnie napisać SMS-a i w momencie, gdy ja kończę pracę, gdy mam chwilę dla siebie, tak by naprawdę dla pacjenta, to ja odpowiem i znajdę mu dogodny termin.
Pacjenci mają również takie pomysły, żeby w sobotę o 23 napisać, ale no jest to taka dziedzina, gdzie oni muszą mieć tę możliwość, bo nie wszystkie zabiegi z medycyny estetycznej, mimo że to się wydaje taka medycyna piękna i targowisko próżności, niestety wszystkie zabiegi, które są zabiegami inwazyjnymi, mogą spowodować powikłania i pacjent musi mieć możliwość kontaktu z lekarzem prowadzącym przez 24 godziny na dobę, ponieważ nie wszystkie działania niepożądane mogą się ujawnić na moim fotelu. One mogą być spowodowane na przykład spęcznieniem kwasu hialuronowego i mogą być dla pacjenta niepokojące. Ja się staram przy wizycie wyjaśnić wszystko, ale czasem pacjent zapomni, nie dosłucha, czasem ja czegoś nie powiem, więc ten kontakt jest kluczowy, żeby pacjent się czuł bezpieczny i zaopiekowany. Z mojego punktu widzenia i zapewne również z punktu widzenia pacjentów, którzy Cię obserwują na Facebooku, na Instagramie, odnosi się wrażenie, że jesteś lekarzem, który działa w dość wąskiej specjalizacji. Masz określoną listę zabiegów i dotyczy ona określonej części ciała. Czy odczuwasz z tego tytułu jakieś korzyści, że w rozpoznawalności i też w swojej pracy z tego tytułu, że jest to jednak wąski zakres prowadzonych działań? Czy uważam, że bardzo wąska specjalizacja daje możliwość bardzo szczegółowego poznania tego obszaru, czyli profesjonalizm jest większy w węższej dziedzinie. Ja poświęcam się tylko twarzy, tylko praktycznie zabiegom iniekcyjnym. Ja również mam tylko dwa urządzenia, na których pracuję. Nie rozpraszam się na ilość sprzętów, natomiast uważam, że jeżeli mamy target kilku zabiegów, dobrze dobranych do potrzeb pacjentów, no to jesteśmy w stanie to bardzo dobrze obsłużyć. Bardzo dziękuję Państwu oraz Tobie, Magdo, za udzielenie wywiadu. Mam nadzieję, że te informacje będą wartościowe dla naszych widzów i że zainspirują lekarzy do tego, żeby podjąć działania w celu pracy na własny rachunek i rozwijania swoich umiejętności, specjalizacji i przynoszenia pacjentom korzyści. Dziękuję Magdo Tobie i dziękuję naszym widzom. Do zobaczenia. Pozdrawiam wszystkich oglądających. Pamiętajcie, żeby w swojej pracy znaleźć też siebie.